To rebeliant, który nam się poddał. Świetnie, komandorze. Odejdź. Imperator cię oczekiwał. Czuję w tobie konflikt. Odrzuć nienawiść, ojcze. Dla mnie już za późno, synu. Imperator pokaże ci prawdziwą naturę mocy. Teraz on jest twoim mistrzem. Witaj, Lordzie Vaderze. Z drogi, chcę rozmawiać z Imperatorem. Przykro mi. Imperator powiedział, że tylko Skywalkerom wolno wchodzić do sali tronowej. Nie wiem, co to za jedni, ale pewnie gdzieś się tutaj kręcą. Zapomniałem, że wzmocniliśmy tutaj ochronę. Kolejny taki panel. Gdzie się podział ten drugi żołnierz? Co to było? Rozumiesz już zapewne, że twój ojciec nigdy nie porzuci ciemnej strony. Tak samo będzie z tobą. Nieprawda. To ja pozwoliłem sojuszowi odkryć, gdzie znajduje się generator pola. Jest bezpieczny przed waszą żałosną zbieraniną. Wszystkie grupy na współrzędne ataku. Poznajcie siłę ognia tej w pełni uzbrojonej i aktywnej stacji bojowej. Strzelać bez rozkazu, komandorze! Hmm.
ciągle działa. Dobrze. Wyczuwam twój gniew. Uderz we mnie z całą siłą nienawiści, a twoja podróż na ciemną stronę dobiegnie wreszcie końca. Wykorzystaj tę agresję. Pozwól nienawiści się opanować. Zdobyłeś się wcześniej, żeby mnie zniszczyć. I nie wierzę, że zrobisz to teraz. Nie doceniasz potęgi ciemnej strony mocy. Czuję w tobie dobro. Czuję konflikt. Nie ma żadnego konfliktu. Jak na dłoni? Tak! Tak! Poddaj się ciemnej stronie. Tylko tak ocalisz przyjaciół. Ocalisz swoją siostrę. Tak, twe własne myśli cię zdradziły. Tutaj jesteś. Bliźniaczka, jeśli nie przyjmiesz ciemności, może ona to zrobi. Nigdy! Dobrze! A teraz wypełnij przeznaczenie i zajmij miejsce swego ojca u mojego boku. Przejdę na ciemną stronę. Jestem Jedi. Jak mój ojciec przede mną. Dobrze więc, Jedi. Więcej się nie spodziewałem po żałosnych Skywalkera. To koniec! Przegrałem! Jeszcze zobaczymy. Dość! Jestem zmęczony tą zuchwałością. Każę
Te mierne zdolności są niczym wobec potęgi ciemnej strony. Oto cena, jaką należy zapłacić za brak wyobraźni. Muszę cię ocalić. Już to zrobiłeś, Luke. Pole wyłączone. Atakować główny reaktor Gwiazdy Śmierci. Już lecimy. Whoa!
Luka na pewno tam nie było, jak wybuchła. Nie było. Czuję to. Dobra. Rozumiem. Nie będę się wcinał. Nie, to zupełnie nie tak. Jest moim bratem.